Mamy takiego małego pija do pomiaru. Wszystko jest, to jest profesjonalny sprzęt, proszę Państwa. Zawias po zamknięciu. Widać, że to było solidne. Wielkie, grube ściany. Zobaczcie. Tutaj. Rok 1947, Polska podpisuje ze Związkiem Radzieckim tajny kontrakt na wydobycie uranu. Właśnie tutaj na Dolnym Śląsku zaczęło się wydobycie przez geologów radzieckich. Tutaj zezwolenie było na wydobycie uranu. Najwięcej właśnie na Dolnym Śląsku znajdujemy się obecnie w Okrzeszynie, na terenie dawnej kopalni uranu. Za nami właśnie znajdowały się takie drewniane budyneczki, szyb wydobycia uranu, ale nie na ten temat dzisiaj będziemy, nie tylko na ten temat dzisiaj będziemy nagrywać materiał. Idziemy teraz na starą kopalnię wydobycia węgla, która znajduje się tutaj w pobliżu właśnie tej kopalni, zapomniana, zalesiona, zarośnięta. Idziemy. Za tym głównym budynkiem, gdzie przed chwilą mnie widzieliście, możecie zobaczyć jeszcze na polach dawne zabudowania tej kopalni uranu. Jedyne, co się ostało. Te bagno, które tutaj widzicie, to jest woda, która właśnie wybija z tej kopalni, która znajduje się gdzieś naprzeciwko nas, jakieś jeszcze 400 metrów. I to wszystko po prostu spływa sobie tutaj, więc wnioskuję, że cała kopalnia jest zalana. Wejścia najprawdopodobniej żadnego nie ma, wszystko jest zasypane, aczkolwiek zerkniemy, jak to wygląda. Już mamy coś ciekawego. Klaudia, gdzie jesteś? Za tobą. To dawaj tutaj. Idę, ja co zaraz? Nie wiem, czy to nie wentylacja. Tutaj w ogóle facet z Okrzeszyna opowiadał koledze mojemu Marcinowi z Chełmska Śląskiego. Nie wiem, czy tutaj, czy gdzieś na tych dalszych nasypach, ale prawdopodobnie gdzieś w tych okolicach dzieciaki kiedyś wyciągały broń i później to wszystko zasypali. Może faktycznie był jakiś magazyn albo... Chociaż w węglówce to wątpię. A tutaj możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy to jakaś wentylacja. Zaraz wam pokażę ten nasyp. Idzie na równo, czyli tutaj mamy ten zawał i tutaj mogłoby być wejście do jakiegoś faktycznie magazynku. Zobaczcie, to się tak ciągnie, jest zasypane po prostu żwirem, zakamuflowane. Coś takiego widzieliśmy też w Niemczech, nie? W tych magazynach broni, ale to nie są chyba magazyny broni. Idziemy dalej. Tu już widać kolejne nasypy. Obiekt był duży. Zresztą zaraz zobaczymy. Tutaj mamy jakiś zawał. Lub po prostu... Nie no, zawał. Zawał na pewno. Dosyć stare drzewska. Wow. A co my tutaj mamy? Dobra. Trzeba zejść na dół. Zobaczyć. Zobaczcie, to wszystko to był właśnie teren starej kopalni węgla, o której w internecie nic, kompletnie nic nie znalazłem. Jedynie informacje gdzieś tam od Radka. Na pewno kojarzycie, biega z psem, bąblem. Tutaj gdzieś jest wlot do sztolni. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. I to wszystko ciągnie się dalej tam w kierunku Czech. Zaraz połazimy sobie tutaj trochę, zobaczymy. Tutaj potężny zawał. Ziemia się osunęła. Woda. No tutaj mamy ewidentnie wejście do sztolni, zobacz. Tak jak mówiłem, wszystko jest zalane, ale tutaj normalnie moglibyśmy wejść. No ale to węglówka, potrzebny byłby czujnik. Dobra, idziemy najpierw w tamtym kierunku, zobaczymy sobie to wszystko. Tam sztolnię na razie odpuścimy, zaraz zobaczymy, jak tam jest głęboko. Zobaczcie, to jest to, co obserwowaliśmy z góry. Tutaj jest najprawdopodobniej sztolnia, możecie sobie zobaczyć. A tutaj mamy bunkier
bunkier, magazyn najprawdopodobniej służył po prostu do przechowywania materiałów wybuchowych, tak też z Radkiem pisałem, bo kopalnia jest z XIX wieku, więc już wtedy używano dynamitu do wysadzania, ale jeśli tutaj cokolwiek wysadzano, no to możemy tylko sobie gdybać, jakie to naprawdę jest duże. Będzie to widać pewnie tylko i wyłącznie w podziemiach, chociaż tutaj już też można wnioskować, co wbijamy. Pokażę wam ten magazyn. Wbijamy. Zobaczymy. Nie jest duże. Z tego, co widziałem po zdjęciach. Kuźwa, ile tych komarzysk już. Zawias po zamknięciu. Widać, że to było solidne. Wielkie, grube ściany. Zobaczcie. Tutaj też coś mamy. Ciekawe, czy to po prostu jakieś odpowietrzenie. Zobaczcie, tutaj kiedyś była klapa zamykana. A zerkniemy. Trochę błoto. Nie, wszystko zasypane. Nic ciekawego tutaj nie ma. Radek, mówiłem, zakopuj po sobie dołki. Żartuję. Ciekawe, czy to jakaś zwierzyna wykopała, czy faktycznie ktoś tu szukał czegoś, bo jeśli to był magazyn materiałów wybuchowych, no to pewnie coś tutaj jeszcze w ziemi można by było wygrzebać, ale nie mam zamiaru. Życie mi miłe. Dobra, magazyn mamy zaliczony. O, ole kuźwa, czemu oni to później przykryli? Po co, skoro to było puste? Zobacz, jaki kurwa kawałek głazu, nie? Dobra, idziemy zwiedzać teren kopalni dalej. Najprawdopodobniej stał tam budynek, właściwie to jest naprzeciwko tego magazynku. Tutaj też w sumie jest jakby wejście do sztolni. Zobaczcie, mamy taki szeroki rów plus zawał. I w ogóle wygląda tak na metr i wydaje mi się, że bylibyśmy w środku. O, tutaj też mamy właśnie te ruiny po budynkach. Ciekawe, jak to kiedyś wyglądało. Może ktoś ma z was jakieś stare zdjęcia. Tak jak wspomniałem, znajdujemy się właśnie za tą kopalnią uranu, a o tej kopalni węgla już nikt nie mówi. Węglówki ogólnie mnie tak zbytnio nie rajcują, aczkolwiek te ciekawe tereny, jak wiecie, właśnie to stąd uciekali naziści, uciekali w stronę Aczprach, uciekali w stronę co tam mamy, Byczkow, prawdopodobnie, tak, Byczkow. Więc możecie sobie mniej więcej też określić pozycję, w której się znajdujemy. Tu powracamy do tej sztolni. Tu mamy ten zawał. Idziemy zobaczyć cały teren, jak to wygląda. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. A, miałem sobie sprawdzić, jak to jest głęboko, więc przerwa techniczna. Mamy takiego małego pija do pomiaru. Wszystko jest profesjonalny sprzęt, proszę państwa. Uważaj na żabki! Ja zbytnie się. Zobacz. To jest mniej więcej na takiej głębokości, więc już możemy mniej więcej wizualnie określić, jak to jest wielkie. Fajnie by było to przykryć jakimiś belkami, może na powrocie to przykryjemy, bo jak ktoś tutaj wpadnie, a to jest jeszcze najprawdopodobniej zamulone na dole, no to nie wiem, czy wyjdzie z tego. Przykryjemy to, jak będziemy wracać, idziemy dalej. O proszę, stary polmosik pod drzewkiem się zachował. Ciekawe, co tu jeszcze w ziemi można by było znaleźć, na pewno jakieś fajne fanty jeszcze leżą. Tam mamy kolejny sztuczny usyp, czyli urobek, który stąd wyciągali. Ale te stare drzewska, nie? Te konary dodają tutaj klimatu. Wyszliśmy teraz
od samej góry, bo tutaj właśnie gdzieś znajdował się ten budynek, z którego sypywały się te ruiny. Szukam tego. Możecie właśnie zobaczyć pozostałości po budynku, który się tutaj znajdował. Tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, albo ściana, albo elementy fundamentu. Wszystko było budowane, widać, na takich kamiennych bloczkach, łączone czerwoną cegłą. Tutaj mamy taki już syty, duży bloczek. Ciekawe, czy tutaj jest zawalone jakieś wejście, czy po prostu stał tutaj budynek. Najprawdopodobniej budynek, no bo jednak ostały się tutaj te cegły. My będziemy jeszcze szli tam kawałek. Zobaczymy, czy tam jest coś ciekawego. Jeśli nie, to będziemy powoli opuszczać ten teren. No jak na XIX wiek, to naprawdę spora była ta kopalnia. Ciekawe, ile lat funkcjonowała, bo tamta uranu, to praktycznie nie wiem, czy tam w ogóle zaczęło się wydobycie, bo później Związek Radziecki rozwiązał umowę. Okazało się, że jednak od Polski nie będą kupowali rudy uranu i to wszystko było przygotowane, żeby w każdej chwili odtworzyć tą kopalnię, żeby można było prowadzić to wydobycie. Natomiast tak jak mówiłem, w 50-tych latach wszystko zasypali, no jak to u nas. Mamy właśnie wejście do tej drugiej sztolni, która została zawalona kamieniami. Z tego co słyszałem, o, macie kamulami wszystko zawalone, stare drzewsko, jak to praktycznie przy każdym wejściu do sztolni. Charakterystyczne, rzucające się w oczy. Co to tutaj robi? Kto to tutaj zostawił? Leziemy dalej. Ło, bym się wypierdzielił. No już z piąty raz. Nic więcej tam nie ma, idziemy jeszcze na spacer na te kapliczki. Stare niemieckie, pokażę wam. Jeszcze zachowały się właśnie te płaskorzeźby i odatowanie. Byłem tam ostatnio. Także warto też to uwiecznić. I będziemy spadać. Taki krótki spacerek dzisiaj tej zapomnianej kopalni. I spadamy na majówkę. Znaleźliśmy miejsce źródła. Myślałem, że to gdzieś u góry z jakiejś sztolni też może wypływać. Poszliśmy do góry. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To jest drzewo, czy? Drzewo. Czy rura metalowa? Drzewo. Rura. Rura? Tak. Zobaczcie. Tutaj mamy metalową rurę, z której wybija woda. I właśnie spływa tam na dół. I to najprawdopodobniej zalało właśnie tą kopalnię. No rura, rura. Zaraz sprawdzimy to pointerem, bo jest tak zarośnięte, że ciężko zerknąć. Mieć przy sobie pointerek, dobra rzecz. Zaraz zobaczymy, czy to drzewo, czy metalowa rura, tak jak mówiłem. Ciekawe, czy jest tutaj zaznaczone jakieś źródło. Trzeba zobaczyć na lidarze to miejsce. Zaraz sobie zaznaczę, mniej więcej na mapie offline, bo nie ma tutaj zasięgu. I zobaczymy, co tam jest. Najgorsze jest to, że idziemy cały czas pod tą górę i przeszliśmy przez las. Pominąłem jedną kapliczkę, więc zobaczymy ją dopiero na powrocie. Ale teraz w sumie idziemy na tą najpiękniejszą kapliczkę, więc wszystko jeszcze przed wami. Ale duszno. Doszliśmy właśnie do tej górnej kapliczki. Tą dolną zaliczymy na powrocie i tam pewnie zakończymy materiał. Podaj kamerę, zobaczymy, czy z tyłu jest data. Z tego co pamiętam, to z tyłu znajduje się jeszcze datowanie tej kapliczki. I resztki metalowego krzyża ze zdobieniami. Jak widzicie, był dosyć spory. Tu macie jeszcze resztkę właśnie tego krzyża. A tutaj najprawdopodobniej tak. Mamy odlatowanie 1884 rok. Nie mam pojęcia, co tutaj pisze.
Macie właśnie tą kapliczkę, którą pominąłem, bo szliśmy tamtędy przez las, a ona jest przed naszą kopalnią. Tam mamy naszą węglówkę, tu mamy naszą kapliczkę. Głowy tylko brakuje. Pewnie Ruscy ucięli. Tutaj też chyba trzymała postać. Lub trzymał. Tu jakieś dzieciątko na rękach, też głowa ucięta. Stare napisy. Wszystko oczywiście po niemiecku, bo to były niemieckie kapliczki, jak i tereny. Ale nigdzie nie widzę daty. Takie kapliczki właśnie często stawiali gdzieś przy kopalniach. Taki sam przykład właśnie, gdzie stawiano kapliczkę, macie właśnie w Uniemyślu. Jest kapliczka postawiona, a za nią w lesie jest schowany cały kompleks, gdzie właśnie też rozbrajali się naziści. Nie będę mówił gdzie, kto ma wiedzieć, ten wie. A my kończymy dzisiaj ten materiał. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękuję naszemu patronowi, który jest dalej z nami jako jedyny wytrwały, tym bardziej, że 3 miesiące nie było żadnego materiału. Pozdrowienia dla Marcina, Radka, Andrzeja, Tomka, dla całej naszej ekipy, gdzie czasem często się spotykamy i biegamy razem po lasach. Servus, Dark Travels.